Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony, my jesteśmy oczywiście Green Project, nadal, moi drodzy, kolejne dni minęły. Mamy znowu fioletowego grzyba, ale udało mi się go już zlokalizować i odizolować. Teraz wręcz sprawdzę, czy w ogóle mamy trochę żarcie, trzeba by coś było ogarnąć i moglibyśmy skoczyć na zobaczyć, co z tym grzybem i czy przejście się tam nam otworzyło. Aha, mamy żarcie. Więc nie ma problemu, woda też jest, więc dobra, lecimy. Zobaczmy jeszcze, moi drodzy, u góry, czy zwierzaki się nie pozażerały, bo widziałem, że się zażerają, że kura zażarła szczura. Świnie też gdzieś znikły, nie wiem, co się z nimi stało. Czy świnia została zjedzona przez jakieś inne zwierzę? Może tak być, nie? Żarcia nie brakowało, obydwie zginęły, więc prawdopodobnie szczury je zjadły? Nie wiem, możliwe. Został jeden szczur, dwie kury. Jestem ciekaw, czy to spowoduje, że ten szczur też wyginie, że tak powiem. No jeżeli, no to tak naturalnie kury by zostały zwycięzcami plebiscytu, ale dobra. Ryby są. Na razie nic nie siałem, ponieważ jest straszna susza. Nie mam już żadnej wody. Nie chcę dodawać tu kolejnych miejsc, które trzeba nawadniać. Tutaj posadziłem kolejne drzewka, nowy ul, takie tam pierdziaki i już niech się robią. Mamy miodzik, tutaj jeden się robi, tu się drugi robi. Nie wiem, czy tak daleko to z sensem, może trzeba było obok siebie postawić. Jak widać, wszystko tu jest. Teraz zostawiam to naturze, że tak powiem, nie ingeruję w to, co tu rośnie. Niech sobie rośnie. Mówiliście, żeby też tu przesadzić te drzewka i tak dalej, no to już było przesadzane. Tutaj też nie jest za gęsto, żeby je przesadzać. Chyba, że mówiliście jakieś o innych przejściach na dole, bo było pytanie, czy by nie dało się. Chyba Marta mówiła, nie? Chyba tak. Czy by tu, jak skoro już tu jest przejście, czy nie dałoby się tego jakoś tutaj. No tak, no bo one to zdecydowanie są gęsto, nie? To weźmy, przenieśmy sobie, że tak powiem, te drzewka. Właśnie, teraz jeszcze raz sprawdzę, czy się myliłem, że 120-128 powinno być po ścięciu. Tak jest, czyli tak jakby każdą szyszeczkę liczy za dwóch, więc tam było jakieś niezrozumienie, bo ja mówiłem cały czas o tym liczniku, niekoniecznie o samych drzewach, nie? Dobra, i teraz tak, czy mamy kilof? Kilof, kilof, kilof. Ale kilof mógłby się wziąć tu, bo chcę to zasklepić, że tak powiem. I teraz tak, aha, tu dostaliśmy grzybka z tego, czyli niewiele, ale można by na przykład tutaj wrzucić kolejne drzewo, żeby bardziej to, mówiąc delikatnie, oczyścić ten teren już tak zupełnie. I tą szyszeczkę mamy nawet trzy, więc możemy spokojnie, myślę, że jak tu coś posadzimy, to jakaś krzywda wielka się nie stanie, a wykoszę, uważaj, bo zaraz tam jest smrodzik i nie przeżyjemy tej wpadki. Dobra, wykoszę, żeby było po prostu widać coś więcej, a drugie drzewo, nie wiem, może tutaj, tu, może żeby było szersze, u góry jest ok. Mam wrażenie, że tu by się też przydało. Jakieś maleństwo jeszcze jedno, tylko nie wiem, czy mi pozwolą na tym gdzieś tu postawić. Tutaj to w sumie, lepiej tu, może tu, nie. Wolałbym jednak, żeby ta ciągłość była zachowana. Dobra, niech będzie tutaj. I tu posadzimy drugą szyszkę. Okej, będzie sobie rosło. Ja w międzyczasie, jak już tu jestem i widzę, że przecież tu dojście jest do drzewka, to machnijmy je. Machnijmy je odrobinę. Może jakaś wypadnie nasionko, nie wypadło. No dobra, to oczyścimy teren zupełnie. Czekajcie, czy ja mam siekierek więcej? Mam, dobra, to nie ma problemu. No i to też sobie pozwolę uciąć, ściąć, wyciąć. Ciekawe, będzie czy nie będzie? Nie będzie nasionka, no trudno. Zetnijmy do końca pieniek. Tutaj teoretycznie może by mi ściął, ale nie będę tam fisiował. Dobra, schodzimy na dół, bo najbardziej mnie interesuje to przejście, tamten cmentarz. Ile mamy nasionek? Jedno. Dobra, no to jedno. No i tu mnie też wkurza, nie? Tu bym chętnie coś
posiał. Nie wiem, czy nie pozwolić sobie ściąć tego. Będziemy mieli dwa. Ile ta siekierka już nic nie może, to dziękujemy. Bierzemy świeżą. Wiecie co? Ja zetnę to. Zetnę i posadzę dokładnie w tym samym miejscu, bo to jest dla mnie dobre miejsce. I drugie gdzieś tam. A zobaczycie, ile się wysypie. Ale no właśnie, ile tego się sypnęło. Kurde, dobra, to jeszcze wydziamdziemy to. Od razu motyka i posiejemy z powrotem. Okej, okay. A my tu pozbieramy teraz wszystko. Biedna dżdżownica, nie ma co jeść, bo już wszystko zabieramy. Widzieliście, jak jeden typ drzewa się zetnie, no to potem wszystkie te rzeczy, co że tak powiem, podlegają, przynależą, to od razu potem to ginie. Dobra, może walniemy tu. Czy tu? Tu. Walniemy sobie tu. I drugi klonik, voila. Niech tu rośnie. Dobra, powinno się to w ogóle oczyścić, będzie święty spokój. No to co, to teraz już z czystym sumieniem możemy spokojnie udać się na południe, czy tam na dół mapy lepiej, tak to mówmy, bo to nie wiadomo, czy południe. I sprawdzimy, jak tam wyglądają nasze przejścia i czy jest przejście na ten cmentarz w końcu i co jest na tym cmentarzu. Czy coś jest, co nas faktycznie tam będzie interesować, czy raczej... Ło, tutaj też się ładnie rozrosło. No dobra, na razie nie potrzebujemy nic z tego, więc niech sobie rośnie. Myślę, że to drzewo można by przenieść, mówiąc po naszemu, a po normalnie ściąć, bo to za dużo tych drzew jest. Jak? To urobiłem starą. Super, mistrzu. No to teraz będziemy, teraz zobaczycie, no właśnie, to już widzieliście kolejny raz, to cały ja. Więc no nie chce mi się już powtarzać, więc już dokończę tą mordęgę tym. Dobra. Problem jest z tym, że nie mamy ze sobą bandaża, chyba nie wziąłem. Zetnij, teraz będziemy godzinę kopać, żeby coś zrobić. O rany, jaki jestem sierota. Dobra. To trzeba w ogóle, o, może tak zakopać, że tak powiem. Niech se samo rośnie. Nie wiem, czy potrzebujemy tu kolejnego drzewa. Zobaczymy. Ja wydaje mi się, że nie, że one na tyle gęsto rosną, że to nie jest konieczne. Tutaj też nie wiem, czy tego nie ściąć. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. O kurczę, no to ładnie się załatwiłem, tak? Dobra, to idziemy zobaczyć, co się dzieje. Dobra, jest żarcie, to 90, to do 10 może spaść. Dobra, to idziemy dalej. Zobaczymy na dole, jak to wszystko wygląda. No, jak tu drzewka. Jest przejście. No i jest przejście. I to lubię. I to lubię. Co prawda, tu jeszcze jakieś bąble są. Dobra, tu nie będę nic ścinał, bo przy tej mojej chorej łapie to beznadziejnie, ale jest przejście. Jesteśmy. Jesteśmy na nowym terenie. Tu nic nie ma. Tak dziwnie wygląda, jakby wejście było, ale tak śmiesznie ten cień jest tylko zrobiony. No dobra, to lecimy dalej. I co my tu mamy? Wow. Cmentarz, cemetery. Dobra, idziemy najpierw tak do góry. Zobaczymy, co tu jest. Tu po środku są drzewka, ale przy tej mojej kontuzji łapy to. O, tu nasi też byli. O, przejdę, to nie przejdę. Ciekawe, czy można zajrzeć do tych grobów. Nie, tu w ogóle mnie nie wpuszcza. Okej. Okay. O, jest jakaś chałupka. Dobra, to wchodzimy. Jest jakaś chałupka. Tutaj oczywiście tego nic nie zobaczę. Ale dobra, wbijamy. O, to jest światło. Jest woda. No to jak jest woda, to nie wygląda to tak źle. Zjedzmy te resztki. Nie, jeszcze się nie. Nie. A no tak, bo to choroba jest potrzebna. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. 10 nasion kukurydzy. Spoko, biorę. A, to są wszystko majsterkowanie. Czyli byśmy mogli to coś sobie zrobić, aczkolwiek niczego. A mogę sobie potrzebować, tylko że nie mam. A, no nie mam
Mam pokrywę, owszem, raczej chodziło mi o to, że mogę sobie bandaż, ale nie mamy aloesu, no i szmatek. No, tam, dobra, nie będziemy się bawić, zobaczmy co tu jest. Ło, przepis na wskrzeszacza. O, to chyba to, co potrzebowaliśmy. To chyba to, co potrzebowaliśmy. Chemia. Całkowite wyleczenie. Jest. Martwe przebudzenie. To jest wskrzeszacz. No, tak to nazwali. A potrzebne jest espresso, grzyb mutagenny i grzyb usypiający. Espresso to my chyba wiemy, jak się robi, nie? 20 spalonych ziarenek, palonych raczej. No i dobra. Czyli mamy, czyli jestem brakujący. A tu już byliśmy. Brakująca ostatnia nasza receptura, nazwijmy to. Dobra. O, wrona. Będzie kupa wrony. I tym razem odpady organiczne tylko? Szału nie było. Za to chyba 10 dostaliśmy. No, wolę jak tam różne rzeczy wypadają więcej. Dobra, teraz tak. Tutaj jest grzyb. Tu jest grzyb. Czyżby bronił przejścia do tego drugiego? Tutaj czegoś? Tak. Tu nie wejdziemy tą stroną. Obejdziemy sobie dookoła. Tutaj też nie ma. Ale tu jest. He, chyba. A jest, bo myślałem, że to mur, a to słup od tej linii. No dobra, no to wchodzimy tu do środka. A, jeszcze najpierw nekromanta nie działa, muszę dołączyć do swoich klientów. Haha, dowcipas z niego się zrobił. Dobra, no co, włazimy do środka, nie? 101, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Tak samo światło, więc się nie musimy martwić. Może mamy łóżko. Teoretycznie moglibyśmy się przespać, ale to nam nie minie. Jak się nie podleczymy, zagotować wodę, czyli można było tam nabrać i tu w razie czego sobie zagotować. Masarnia to masarnia, coś tu jest w tych. Tkanina, lina, brzoskwinie w puszce, manierka kolejna i świeża kukurydza. A tu? Biureczko puste. No to proszę bardzo, nabierzemy sobie wodę w takim wypadku. A, tędy nie wyjdę. Nie, a coś tu jest więcej? Gaz, to nie, to chyba tylko taki bajer. Ta, tu jest koniec niby jest. To ciekawe, bo to wygląda tak, jakby było przejście, nie? Za tą chałupką, ale nie widzę. Może jest jakieś wejście w domku tajemne. Nie było też nic widać. Nie ma żadnego przejścia, to są mury. Bo myślałem, że jakieś zejście do piwnicy, na strych czy coś, a tu nie ma takich rzeczy. No i tu koniec tego. No to powiem wam. Jeśli to było wszystko, no to. Oprócz tego wskrzeszacza, to tak średnio, nie? Tu nic nie znaleźliśmy. Tu chyba nad nie przejdę. Tak, to ciekawe. Tu można coś wejść, ale nic nie ma na tym. No dobra, musimy to obejść. Tak jak wyszliśmy. Mój żołądek musi myśleć. Nic nie musi myśleć, twój żołądek, chłopie. Ja bym to powycinał, powiem wam szczerze. Dajcie tę siekierkę. Będzie to trwało w stulecia. Bo prędkość dziobdziania teraz jest połowy wolniejsza. Ale parę nasionek to jest warte nawet pomachania złamaną łapą. A będziemy całkowicie, mamy świeżą toporek, to jest zabawa, jak to mówią, tak? Chwilę też mamy, 11 jest dopiero. Myślałem, że sypnie nam jakimś nasionkiem, ale nic z tego. Trzeba i tak na nowo posiać, bo jak widzicie, ten licznik spadł nam o te dwa, co ściąłem, a nic nie posiałem, więc. Więc się nie liczy, że tak powiem. Faktycznie drzew jest więcej. To jest w ogóle dziwaczne liczenie tego. Przez drzew się posadzi dwa razy więcej, o jedno, czy jedno więcej jest, a on to zlicza tak, jakby było tyle samo. No dobra. To jest takie zliczanie na potrzeby tych statystyk, aczkolwiek dziwnie, tak? Bo powinno normalnie to liczyć. Ścięte drzewo to jest jedne, a sadzimy dwa, czyli powinno być zawsze o jeden więcej na liczniku. Mówię cały. O, jest troszeczkę, mówię o liczniku cały czas. Bo drzew faktycznie jest dwa razy więcej, nie? Licznik tylko się nie rusza, a niestety licznik jest ważny do tej. Nie wiem, do tego czegoś, co mamy w tym naszym statku, co spadliśmy, tej, nie wiem, przejścia do jakiegoś nowego poziomu,
bo tam trzeba 150 mieć tego liczniku, więc trochę mnie to właśnie denerwuje, że to takie nieuczciwe, nie? Nas trochę robią w bambuko. Że sadzi się dwa drzewa i tak naprawdę nic z tego, jedno drzewo więcej, a wychodzi nam w liczniku to samo. Co prawda chyba potem jest lepiej, no bo jak ono dorośnie, to automatycznie dobija o dwa, więc to chyba nam się rekompensuje, tak mi się przynajmniej wydaje, no inaczej to już w ogóle by nie miało sensu. Czyli wtedy nawet mamy podwójnie rekompensatę, bo mamy dwa punkty więcej, bo każdy dostanie po dwa punkty. Jak podrośnie, za to, że ma dwa nasionka, chyba to jakoś tak jest dziwnie liczone. Dobra, no nie będę się wkminiał, ważne, żeby widzimy, ile mamy zieloną cyferkę, a trzeba 150 mieć. O, może tak będzie wygodniej to ogarnąć. Dobra, trochę mało, nie? Żeśmy tu nadciągali tych drzewek, a kurczę, tylko jedno nasionko. O, już mnie ręka boli od klikania. A teraz trzeba się dwa razy więcej naklikciać, żeby cokolwiek zrobić, bo se sierota nie umiał zmienić narzędzia. Mimo że chciałem, to oczywiście nie zauważyłem i starą siekierką rąbałem i sobie rąbnąłem w palucha, jak to mówią. No zaraz ta siekierka też się nam przejdzie w stan spoczynku. A nie mamy, to ja wolę jeszcze ściąć samo drzewo, bo może nasiono wypadnie. Ciekawe jest pytanie, czy się drugi raz zranię, jak już mam ranę. Pewnie nie, więc tak w miarę spokojnie można męczyć te drzewa. Znowu nie dostaliśmy. Nawet z ciekawości zobaczymy. Czy będę miał drugą ranę? Nie. A widzicie? Nic nie było. Dobra, tylko że się zepsuła. To czekajcie, to może ta druga siekierka, czy też już ma 0? Obie mają 0? Ta, obie mają 0. No to niestety możemy wracać, jak to mówią. O, to jest jakieś wyjście, to sobie tędy wyjdziemy. Czy nic tu ciekawego nie ma? Jeszcze sprawdzimy. O, teraz mogę zjeść w końcu tego karpia. Jeszcze tylko sprawdzimy te groby. Jestem ciekaw, czy coś tam z nich można wyciągnąć. Czy to tylko tak ozdobnie oni tu stoją? Szczerze mówiąc, to chyba tylko całkowicie ozdobnie, bo nic tutaj nie mogę zrobić. Nie. Nic się nie podświetla, żadna opcja. Lokalna fauna musi być tutaj bogata w białko. Okej, okay, bo chyba rozkopany grób znalazłem, nawet tam wejść nie mogę. A zobaczmy te, które tu były rozkopane. Czy tu coś znajdę? Nie, też nic nie znajdę. Nie, tu nic w ogóle nie ma. Te groby to tylko ozdoba. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że nie umie jeszcze się do nich dobrać, że tak powiem. O, tu są one drzewka jeszcze, ale też nie mamy. No, tak się składa, że nie mamy już siekierki, więc możemy sobie stąd wychodzić. No dobra, no to mamy najważniejsze przepisy w sumie. A miałem wody nabrać, wróć. Nabierzemy sobie. Wiem, że to niedużo, ale przy tej suszy, co teraz jest, nie wiem, kiedy będzie kolejna okazja do zdobycia. Więc zobaczymy. A, może jeszcze tu zajrzymy do tych. Może te się dadzą coś z nimi, da się coś z nimi zrobić. No niestety nie, wyglądają jakby naprawdę ktoś się do nich dobrał, ale nie, nic z tego dla nas dobrego nie wynika, bo i tak nie mogę w nich niczego, nic przeklikać, czyli to tylko rozwalone globy, nic więcej. Dobra, idę do tej wody, maniereczki uzupełnimy. Ciach, 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 ciach. Tylko to zrobimy tak. To sobie dopijemy do pełna. Nie? I sobie weźmiemy myk. I druga maniera, myk. No i dobra. Nie dużo tej wody, ale zawsze jak już z czymś mamy wrócić, to przynajmniej nie będzie na pusto. Tędy chyba przejdę. No i tak to cmentarz żeśmy zwiedzili. No i teraz jest pytanie, co tu w tej grze jeszcze zostało tak naprawdę z nieodkrytych rzeczy, bo teoretycznie chyba mamy już wszystko. Możemy tylko sobie je budować
I chyba tylko czekać na przyrost tych drzewek, nie? No zobaczymy, co będzie po tym pierwszym etapie. Jakie spektakularne rzeczy się dzieją. A tutaj był. A, wróć, wróć. Uf, byłem znowu wpadł. Chciałem wam pokazać, gdzie był grzybek. Tu był grzybek, go musiałem wyciąć do zera. Otoczyć go moimi wykopkami i sobie odgrzybił się. Dobrze. A, tu jest aloes. To byśmy mogli sobie zrobić. A tam chyba potrzeba aż 5 aloesów, a tu są tylko 2. Ale wiecie co? Mamy. A, zetnijmy. Co się będzie marnować? Tutaj rzadko będziemy raczej zaglądać. To chociaż to wszystko, co można, to proszę bardzo, pozbieramy. Zawsze to jakieś zdobycze z wycieczki będą. Jak nie, to najwyżej na nawóz, jak się mnie uda spożytkować inaczej tych grzybków szczególnie. Tutaj coś jest, jeszcze chyba ten tymianek, nie? Zielsko sobie zostawimy, ale tymianek, a zresztą zabiorę też, żeby się tu nie walało. Co tu jeszcze jest? Ach, chodź tutaj bawełna. Strasznie dużo razy teraz trzeba ciachać tym sierpikiem. Dobra, to zostawiamy. Tu nic ciekawego nie urosło. Mleczek tam niech sobie będzie. No i wracamy. Wracamy, wracamy. Podleczymy sobie tą łapkę. To znaczy tak cały dzień niczego nie robienia, bo będzie się goiła. Trochę to wredne. No ale trudno. Moje gapiostwo. No to tak jest, teraz patrzę, widzicie, zarasta to spokojnie, więc nie ma się co tam za bardzo wczuwać. Patrzę tylko, czy są ferytki do tego, ale tu widzę, że wokół tego dębu się nic tu nie urodziło, jeśli chodzi o złoża. A, urodziło się, kłamie. To jest chyba, jeśli się nie mylę, glina albo siarka, bo to przez te góry to nie widzę. O rany, teraz będę pół. Siarka. Będę pół dnia teraz kopał. Dobra, nawet mi się nie chce tego robić, więc lecę dalej od razu. Dobra. Ptaszki śpiewają. Posadzimy sobie tylko te dwa drzewka gdzieś. A to chyba bliżej domu wolę je mieć niż tutaj. Mamy jeszcze to drzewko takie. Jak one się tam nazywają? Te pachnące, kwitnące. Też byśmy musieli ożywić nasionko. O dobra, tutaj też coś jest. To jest akurat kamień, ale sobie zabierzemy. Jeszcze mamy trochę energii. Dobra, i gdzie? I gdzieś tutaj byśmy zrobili jakieś kolejne sobie, nie? Drzewko. Gdzie my tu mamy ten nawóz? Dobra, i co byśmy tu posieli? Co mamy do wyboru? Mamy klony. I cypryski. A dajmy klona tym razem. Tutaj, dobra. Czyli co? Tu też byśmy mogli jakieś kolejne wrzucić. Tu? Może nawet tutaj, nie? Będzie lepiej. O, i co? I tym razem tutaj damy cypryska. Skoro mamy tam klona, to tu cyprysek. Dobra. Te dwa sobie zostawię, tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, jak tam będę kombinował, co dalej. O, tu jak się ładnie wszystko rozrosło, zarosło i w ogóle. Dobra, to pozbierajmy jeszcze te metale, czy tamte złoża mineralne, tak to nazwijmy. To będzie glina na pewno, ale już nie ostrożnie. O, nawet dwie wypadły, tak bardziej ostrożnie, bo nie liczyłem, a nie chcę tu wydziobać. O, to jest siareczka, wydziobać za dużo. Osiem, dziewięć, dziesięć, nie? Dobra, 10 razy trzeba teraz huknąć. Widzicie, jak energia leci. Dobra, tu kolejny jest, to też zabierzemy. Z tego co widzę, to te dęby najmniej tak jakby generują tego zdrowego terenu. One owszem są, ale tak nie rozrasta się to, przynajmniej nie zabiera to tak szybko. No już na czystym to w miarę jest ok, ale tu trzeba długo chyba czekać. Najwyżej coś tam dorzucimy, jakieś jeszcze jedno drzewko mamy. O, tu aloes, ale aloes też my mamy w tym. Gdzieś w kuchni odłożony. No właśnie, widzicie, mało tej wody. Mam nadzieję, że to coś zapada. No i tu mamy dopiero te 130 ciągle.
Ale mamy dwa nasionka w pamięci, że tak powiem. No i jestem ciekaw, co dostaniemy po przekroczeniu pierwszego tego to nie będę łapał teraz tą chorą łapą, to nie ma sensu. Dobra, na pewno będzie potrzebny aloes, pokrzywę mamy, nie wiem czy jakieś szmatki nie będą potrzebne. Medycyna, a jeszcze jest potrzebny moździerz. No pewnie, żeby rozgnieść to zielsko. Tak jest. Zrobimy sobie, a ja mam chyba, moment, przecież ja nie muszę tego robić, ja gdzieś mam. Chyba. Mam? Nie mam? Wydawało mi się, że mam. No właśnie, dobrze mi się wydawało. Dobrze mi się wydawało. Użyj, nie trzeba tego robić. Dobra, to teraz tak, to odłożymy. To odłożymy. Co tu możemy jeszcze? Mamy kupę drewna teraz. To możemy sobie tu dorzucić. Nie chcę zagracać całkowicie, a te trzy też już ponad normę wyskoczyły. Dobra. Patrzę, co tu jeszcze by można było zrobić. A, te siekierki to trzeba było wywalić w ogóle. To są grzyby, więc grzyby będziemy ładować tutaj. Wszystkie jak leci. Specjalnie je wrzucam w ten sposób, żeby szybciej się psuły. Bo tutaj już będzie niedługo, bo na razie mi są jako tako niepotrzebne. Zresztą w każdej chwili sobie można znaleźć. Zobaczcie, tutaj miodzik. 80 samego żarełka. Dobra, czy my tu jeszcze coś byśmy dorzucili? Nie, tu nie widzę. Tutaj za to sobie dorzucimy po kolei. Ty. A, tam będzie trzeba woreczki dorzucić. Dobra. Tutaj lecimy dalej. To pokrzywa. O, nie ma więcej miejsca. O, widzicie, już się do 50 tylko stakują. No, dobrze wiedzieć. No dobra, to teraz tutaj coś dajemy? Nie bardzo. Tutaj sznurki i podobne, sznurkopodobne rzeczy. Dobra, i tutaj worek. To zabraliśmy. Dobrze. A patyki to pewnie też trzeba tu będzie wrzucić, bo tam już jest też nadmiar. No, zobaczymy zresztą. Czyli tu po kolei to lecimy, to tylko tu. No tak, to wszystko jest wszystko, to trzeba dorzucić raz do pieca. Nie będziemy nic tu kombinować. Gnilizny trochę mamy. Wszystko się ogarnie zaraz. Dobra, najpierw dorzucimy sobie tu, żeby było na full. Wydaje mi się, że jest na full. Jeszcze na wszelki wypadek. Tak, już tutaj nic nie dorzucimy, więc wracamy. Tutaj za to wszystko ładnie wejdzie. O, myk 11, dorzućmy tu jeszcze 16 godzin mamy i te 5 też dorzuca, co? Mamy trochę sianka, tego już tu nie wrzucę, bo nie da rady. Teraz tak, tu nasiona, to trzeba wrzucić, brak snu, zaraz będziesz spał, Boże, jaki namolny gość, tak spał i spałby tylko, nie? No dobra, dajemy mu to spanie, będzie szybciej. No i dobra, o północy wstał, więc szału nie będzie. Znaczy szału nie będzie pod tym względem, że niewiele będzie widać, ale okej, popatrzmy co mamy. A, to trzeba by było tak. Tymianek tu trzeba dorzucić, moździerz też i niech już się herbatka zrobi. Herbatka u tatka. Tutaj oczywiście zapomniałem dorzucić siarki. Dobra, reszta. A, i nie tylko siarki, bo jeszcze tutaj proszę bardzo. A właśnie, i tu możemy przegotować wodę, bo mamy. Niech się chociaż przygotuje. I te kolejne zielsko by trzeba było gdzieś dorzucić. Kurczę, znowu brakuje miejsca, powiem wam szczerze. 8 pszczółek. No chyba tutaj, no bo nie mam innego pomysłu. A, to jeszcze brzoskwinie w puszce. Czy tu było miejsce? Nie, bo to są inne rzeczy. Konserwa. Kurczę, powiem wam, że. A, trzeba będzie zrobić sobie więcej ziarenek. Dobra, no tak sobie kombinuję właśnie, jak to teraz poukładać, weź to zjedz do końca, żeby to miało sens. Tą konserwę mogę ją nosić ze sobą, aczkolwiek wolałbym, żeby jednak gdzieś leżała. Może w żarciu po prostu ją wrzucimy. O, nawet na pewno, bo tu się pomidorki skaszaniły i fajnie z nim za to. Dobra, mamy wodę przygotowaną, to trzeba było wypalić
wypalić te ziarna, nie? Więc niech się tam wypalają. My sobie dorzucimy teraz do kompostownika. Do kompostownika, a mamy co dorzucać, więc jak najbardziej. Jak widzicie, łapa jeszcze nas boli, więc też nie ma sensu za bardzo się za pracę łapać. Jakąś taką skomplikowaną. Wiecie co, to ja wolę te pomidory, bo są ich tylko trzy. I akurat się dopasuje, o. Proszę bardzo, a tu będziemy mogli... A, nie będziemy mogli, bo to też już jest załadowane. No dobra. To chociaż tak zrobię i teraz sprawdzę tak, tu, to przerzucę tu, o, niech już sobie będzie. Dobra, teraz tu jest ok, dobra, to są zgnilizny same, wszystko jest ładnie, idziemy wyrzucić stare narzędzia. Czyli tak, żegnaj, toporku, kolejna siekiera, tu jeszcze widać coś jest, więc trzeba będzie sobie zrobić dwie siekierki, a poza tym jest ok. Już trochę żeśmy tu nacieli. Dobra, tu jest coś do zebrania, to pozwolę sobie, chociaż nie lubię w tym tempie teraz pracować, no ale też trzeba coś tam minimalnie zrobić. Patrzę, czy... A właśnie, wykopałem dziurę w ziemi jeszcze, żeby było śmieszniej, bo się nie mogłem doliczyć. Ostrożniej stukać, żeby nie przewalać za dużo tego. Dobra, tutaj nam rosną. Rośnie nam. To jeszcze to zbierzemy. Ta, nie kukurydza, tylko kawa. O, to się trzeba nastrzelać, żeby ją zebrać. Dobra. Wejdźmy do środka, zobaczmy, jak to wypalanie nam tej kawy idzie. Dorzucę kolejne. Bo tam trzeba aż 20 tych ziarenek, nie? Także to nie małe, nie byle co, jak to mówią. Jakieś jedzenie też by przydało się ogarnąć. Pomyślmy, może pójdziemy na ryby. Deszcz nie pada, chodźmy na ryby. Ciekawe, czy nocą coś się łowi. Patrzę, że woda jeszcze jest, nie trzeba nic dolewać. Byśmy mieli małą zagwozdkę, gdzie to zrobić. O, zobaczymy, może jakaś rybka się złowi. Trochę mnie też dziwi, że nie mogę na przykład przynajmniej do manierki, jest rybcia, do manierki nie mogę zebrać wody stąd. No to trochę dziwnie, ja bym powiedział, że nawet do konewki można byłoby tu zbierać, jednak to jest jeziorko w końcu, tak? Więc dałoby radę konewkę ogarnąć. Dobra, to miała być ryba tu, aha, żeby rybę ogarnąć, to musimy najpierw ją wypatroszyć, więc niech się patroszy. Zawsze zapominam, że najpierw trzeba włączyć tak, jak ma się gotować. Z kolei tak pół godziny musimy poświęcić na patroszenie, więc dobra, niech się zrobi, nie? Można dorzucić resztę. Dobra, zdejmij to światełko. Dorzućmy też to, co znaleźliśmy, kamień tu. Dobra, mamy kolejną glinkę. Nie wiem, czy tym razem bym... A nie, to sobie zostawię na osełki na razie. Tak na wszelki wypadek. No i dobra, wszystko się tu ładnie gotuje. Najchętniej to bym znowu przespał się, żeby się podlecieć, ale mamy 84 energii, więc no szału nie będzie. Dobra, dorzućmy jeszcze. Mam 15, wróć, ile mamy tutaj? Chcę zobaczyć, czy mamy na to espresso, w razie czego, żeby sobie zrobić. Mamy 20, czyli teoretycznie zrobimy espresso i zostawimy sobie jakieś 5 na zwykłą kawę. Po to, żeby zrobić, co my tam mieliśmy zrobić, tego przywracacza. Chemia, nie, to jest tak, espresso, a potem... Nie, gdzie on był? Całkowite? Nie, to gdzieś tu było, o właśnie. Te grzybki akurat mamy, więc to jest dobre. Nie wiem, czy konieczne. O, i sobie obudzimy drzewko też na pewno jedno. Błogosławieństwo i to jest nasze martwe przebudzenie, czyli to daje nam wszystko. Czyli teoretycznie taką jedną sobie chyba zrobimy. Nie wiem, to jest to przebudzenie, tak. Tak, żeby mieć chociaż jeden ten konkretny zestaw. Dobrze, dobrze, już tam z tym piciem. Ciągle tylko byś pił, chłopie, ja nie wiem. Coś masz, no wiem, że jak Polak to musi pić.
Dobra, napij się i co? Wypalimy jeszcze sobie jedno. Potem, w razie czego, damy tutaj wodę do gotowania. To się długo robi. Dobra, ale mamy 20. Ha, czyli espresso i. Espresso się robi tu chyba. Tak, espresso robimy tutaj, więc luz. Dobra, to zabieramy to. Mamy trochę wody i 20 sztuk, i robimy espresso. A, to nawet 10 minut tylko zajmuje, i to takiej ostrej naszej pracy. Dobra, czyli mamy espresso, i teraz potrzebujemy jednego grzybka niebieskiego, jednego czerwonego. Proszę bardzo, idziemy do grzybiarni. Jeden czerwony, jeden niebieski. Niebieskie się nie psują, więc to jest luz. Czyli mamy tak, espresso, grzybek, grzybek. A, więcej grzybków. To chyba nie mamy czerwonych. Nie mamy czerwonych grzybków. Idziemy na poszukiwania czerwonego grzybka. Dobra, to się chyba zrobiło. To niech się gotuje. Od razu zabiorę te zielone, tak. Tutaj jakiś żart jest, ale na razie czerwone grzybki, jak dobrze pamiętam, były gdzieś tu. Były gdzieś tu, dobrze pamiętałem. Ciach, ciach, teraz trochę musimy pociachać. A to dobrze, trochę nam energii poleci. Bo czerwone grzybki. Tak, trzeba 5 razy, nie, 8 razy trzeba pomachnąć teraz, żeby czerwone grzybeczki dostać sobie. Dobra. Wystarczającą ilość mamy. O, dyńki już są. To od razu je zabiorę. O kurczę, trzeba będzie podlać jednak. No to trzeba wlać. Nie ma to tamto. Dyńki jakieś są. Tutaj patrzę. Na razie nie ma, nie ma, nie trzeba zielska. Dobra. Idziemy kombinować dalej. Nasz napój. I robimy 15 minut. Fajnie, że to się tak krótko robi. Dwa trujaki i dwa zwykłe. Proszę bardzo, jeszcze dwa trujaki i dwa zwykłe. Akurat mamy, tak się składa, że mamy. Aha, muszę to wszystko wrzucić. Nie, to jest potrzebne, to jest potrzebne, to jest potrzebne, to jest potrzebne. I lecimy. Błogosławieństwo chemiczne. No, ale to już się robi porządną ilość czasu. Konkretnie. Ale mamy. Proszę bardzo. Możemy to sobie gdzieś zadekować, tylko problem jest z tym, że my nie mamy gdzie możliwości za bardzo zadekować. Już wszystko mamy zapchane. No dobra, tutaj są jakieś słoiki, więc jeszcze tutaj będzie. Grzyby te niezużyte wracają. Dobra, resztę patrzę, co to by można było. A w sumie moglibyśmy go zadekować tutaj. Choć tutaj jeszcze grzybów. A, bo tu i tak grzyby jakieś przyjdą, to będzie problem. A to wtedy będziemy się martwić. Dobra, schowamy wszystko. Kawcia pójdzie tam. Dobra, dobra, dyńka to ja bym wziął na nasiona jedną. To tam wrzucił na kubkę. Dobra. Lecimy, odkładamy kawę. Takie i takie. Wszystko jest ok. Tu odkładamy to. A, mieliśmy sobie zrobić siekiery, nie? Dobra, do siekiery to na pewno będzie kamień potrzebny. I na pewno będą patyki potrzebne i jakiś młotek i pilnik. Zaraz zobaczymy, co dokładnie trzeba dołożyć, bo tak to są sierpy. Chociaż jeden sierp też byśmy mogli zrobić, nie pogardzę, bo ten i tak się już skończył. Okej. Pilnik to jest siekiera. No to lecimy jeszcze siekierę dwie. Chyba, że nam powie, że właśnie umieramy z głodu albo pragnienia. Na razie nic nie krzyczy, to robimy. Teraz już będzie umierał. Dobra, to sobie odłożymy. Spokojnie, 13, to mamy czas. Mamy czas. Aha, patyki tu wracają. Kamienie wracają tutaj. Fajnie nam widać przez okno. Zresztą tak trudno powiedzieć nawet, gdzie ona chodzi, nie? W którym miejscu. Dobra, co my tu jeszcze mamy do odłożenia? Chyba nic. Aha, tam mieliśmy. Tak, żarełko jest tu. Tylko muszę je sięgnąć jakoś tak, żeby mi złapało karpia. O, od razu go zjem. Co tam? Dwa zostaną, tylko tam ości trochę do poskrobania i
Dobra, i kubek w sumie ten też można zabrać. Mamy przygotowaną wodę. Dobra, i tutaj wrzucamy tą, i co dalej, nie? Aha, i dyńka miała iść do nasionek. Abyśmy potrzebowali trochę jednak zrobić żarcia takiego zwykłego. Dyniek też mamy sporo, dobra, no ale jak dwie, to sobie wrzucimy przynajmniej jedną do. Niech się nasionka robią. O, mamy nasze nawozy kolejne. Dynia, please, tu, o, niech już się robi. I zaraz dorzucimy też wam trochę odpadów. Niech już też się robią. Czyli zaczniemy od cebulki zepsutej. Nawet wrzucanie trwa dłużej niż zwykle. Łapka jednak warto pilnować, żeby sobie nie uszkodzić. Nie wiem, ile tu nam zostanie. Dwa. Czyli coś tam nam brakuje. No ale dobra, dwóch tak już przeżyjemy. Tu jest to, to już dorzucę to. Okej. Lecimy tutaj z zupą. Proszę, niech tam się robi. A my mieliśmy, co mieliśmy? Aha, dorzucić tutaj kolejny to i dynie. Tu nie ma dużo, no ale tak naprawdę fasola, dynia i rzepka to wydaje mi się, i kukurydza to jest to, co jest potrzebne, bo robimy też żarcie, nie? Dla tych zwierzaków. Właśnie trzeba zobaczyć, jak wygląda żarło. Dobra, teraz powiedzcie mi, gdzie ja mam kukurydzę. Tutaj całą, dobra. Już się wystraszyłem, bo trzeba będzie dla kurczaków coś tam zrobić. One chyba z kukurydzy były robione. O, proszę, już zrobione nasionka. Trzeba zobaczyć, bo już pewnie wyżarły. To nam pewnie. Ta, nie, jeszcze kurczak ma, aczkolwiek trzeba zrobić dla. Ewidentnie. Kurczaki mają jeszcze dwie sztuki, a to trzeba przynieść i trzeba przynieść dla szczurka jedną. Coś tu się złowiło? Ło, kura się złowiła. Dobra, ale to za chwilę. To w takim wypadku trzeba więcej dla kurczaków przynieść. Ciekawe, czy one tak mogą faktycznie ze sobą razem być w tej zagrodzie, czy to tylko taka moja fanaberia farmerska, że jedną zagrodę dla wszystkich. Dobra, zabierzmy to. Jak widać, ewidentnie kurczak potrzebuje, a co było dla kurczaka? Istotna dla szczura, dla kurczaka, a fasola zielone i worki. Worków u nas mało? Nie, no mamy. Weźmiemy fasolkę. Nie tu. Znowu nie tu. Tu fasolkę weźmiemy. Zielone stąd. I możemy robić, co prawda jedną porcję tylko, ale zawsze, nie? 5 sztuk. Dobra, bo worków nie ma, w razie czego to worków się dorobi. Dobrze, to ze sobą na razie zabiorę, to odłożę. O, coś tam się nam ładnie popsuło. Tak. Dorzucimy od razu do kompostownika idąc. Oczywiście nie trafiłem. Super. Nie tu. Tu mam fasolę do odłożenia. Czy mogę już cię zjeść? Udało się. Dobra. No to idziemy. O, tu jeszcze jest jakieś żarełko, a to sobie na razie może tam leżeć. Dobra. To co? Dorzucamy tu do kompostownika. O, już się nawet zrobiło. Strasznie szybko teraz robią, nie? Nie wiem, czy to po jakimś update'cie się nie zmieniło. Coś tak mi się wydaje, że było zawsze trochę dłużej. Co prawda są V2, więc może dlatego. Dobra. Tak, nastawiamy tutaj trochę zwierzakom żarcia. Te świńskie to zabiorę, bo to nie ma sensu, tylko miejsce zajmują, skoro i tak świń nie ma. I teraz tak, szczurek. Masz tu swoje. Szczurkowe damy nawet dwa. A kurczakowe damy więcej. Tu kurczakowe 5,
Niech będzie 6, to wtedy na 3 kurczaki, 2 karmienia teoretycznie. Dobra, to otwieramy to. Jeszcze się jeden może złowić, złapać, raczej nie złowić. Go gdzieś wypuścimy tutaj. Ciekawe, czy jakieś jajka będą. O, a ten to w ogóle inny. Czy to taki, nie? Już sam nie wiem, czekajcie, jak się naje, to przestanie być czerwony, to... Tak, taki sam. Dobra, się zastanawiam, czy z nich będą jakieś jajka. No to połóżmy tu jeszcze dla kurczaka jedno. Bo to by... Te jajka mi są, kurczę, potrzebne, nie? Czy trzeba mieć jakąś kurnik dla nich osobno? Nie, no. Dziwne, może teraz dopiero widać, że to są dwa rodzaje, czy coś? Nie wiem. Nie wiem. Dajcie znać właśnie, skąd się jajka biorą w ogóle tu w tej grze. Czy można je mieć? O kurczę. Dobra, zbieramy kukurydzę, ale nie siejemy, bo nie ma wody. Na razie przetrwamy na tym, co mamy. Jak widzicie, tu się wychłeptało do zera, więc nie będę nic tutaj zasiewał. Czekam na deszczyk. Tutaj też widzę, się już dynia zrobiła. Dobra, reszta wodę ma. O, właśnie się na naszych oczach dojrzało. Cała reszta, czyli poczekajmy, bo zaraz pewnie wszystkie się dojrzeją. Chociaż te są chyba za później posiane, nie? Dobra. No, ale deszczu nie ma, więc musimy trochę tą produkcję roślinną na razie wstrzymać, co? Na razie mamy zapasy, tak? Więc nie jest to straszne, że tak powiem, pod tym względem. Ale faktycznie będzie problem, jak to w najbliższym czasie nie popada. Bo będzie to słabo. Dobra, to sobie dopijmy. Okej, mamy porówno. Odłożymy teraz tutaj resztę naszych karm. Dobra, jak widać. A, kurczaka tu mówię, gdzie jest kurczak? Kurczak się tutaj skurczakował. Dobra, można się napić stąd. Elegancko, jeszcze na trochę zostało. Plus 10 wody. No i dobra. To co, wrzucamy glinę tu. Zabieramy w ten talerzyk. Już, dobra, zabiorę. Niech się zrobi kolejny. Tą kukurydzę też schowam na razie. O, mamy tego na dłuższy czas, więc nie straszna nam na razie susza, aczkolwiek wolałbym, żeby jednak powoli się po sobie minęła. Dobra, moi drodzy, 11 coś, no jestem chory, więc chcę jak najszybciej, żeby ta łapa przestała nas boleć. O, i jest okej. Okay. Dobra, 16 coś, w razie czego będziemy mogli coś podziałać, moi drodzy. Ale to... O, moment, to jak już jestem, to już jeszcze chwilę. Mamy ciągle 130 drzewek, trzeba będzie posadzić kolejne. Dobra, moi drodzy, to w następnych odcinkach. I dajcie znać właśnie, co to warto w ogóle jeszcze porobić. No bo wiadomo, można tam te wymyślać zwierzaki, tylko te zwierzaki też trzeba mieć jajka. Skąd wziąć jajka? O właśnie, skąd wziąć jajka? To są takie najbardziej mnie nurtujące teraz zagadnienie. Skąd wziąć jajeczka? No dobra, moi drodzy, to co? Trzymajcie się. Hej, hej.